Witajcie w kolejnym odcinku Retrokolekcji. Dziś pokażę wam coś z dzieciństwa, czyli gadżety z chipsów. Nie jest to może jakaś specjalna kolekcja, raczej zbieranie randomowa, jednakże trochę tego jest. Zacznijmy może od Pokémonów. Squirt, jest to prawdopodobnie pierwsza seria kapsli, słynnych kapsli z Pokémonami. Mam tutaj różne odporności. Na które w sumie nikt nie zwraca uwagi, grając w kapsle. Dalej mamy Charmander, także w dobrym stanie. Goldin, Execute, w świetnym stanie. Slowpoke, 3D. To była bodajże trzecia seria kapsli. Nimi się z tego co pamiętam, kiepsko odbijało. Widać, że. Troszkę wyeksploatowany kapsel. Trochę się nie grało Victribel. Również 3D. Daje Pidgeot. Eevee. Ten Pokémon był ciekawy, ponieważ mógł ewoluować w trzy żywioły: wodny, ognisty i elektryczny. Rapidash. Również świetnie zachowany kapsel. Jak nowy. Ten niestety uszkodzony. Prime Ape. Sunflora, Sanflora. To już któraś z późniejszych serii kapsli. Prawdopodobnie fluorescencyjny, o ile dobrze pamiętam. A to jest chyba najstarszy kapsel, który mam. Z Chupa, Chupa. Jakiś francuski żołnierz. Podajże francuski. Mieni się. To już nowszy Jackie Chan. Przejdźmy dalej. Karty Dragon Ball Z. Gdzie można było znaleźć w chipsach Chio? Ja nie będę tutaj wymywał tych nazw, ponieważ nigdy nie byłem jakimś fanem Dragon Balla. Ale pokażę Wam, co tutaj mam. Tutaj takiego zielonego potworka jakiegoś wysola z trzema oczami. Waru. i takiego mamy jeszcze całkiem nieźle się zachowały te karty muszę powiedzieć, że przetrwały próbę czasu kart z tej serii mam najwięcej zaciemniacz one występowały w znakach jak widać, mam 5 egzemplarzy tej karty. Dalej, obwodnik, zgniatacz, Optimus pierwszy, liderus, Demulatron po transformacji. Krzykotron po transformacji. Alarmus. Piorunus. Optimus pierwszy po transformacji. Zmienia się w taką ciężarówkę. Co my tam dalej mamy? Demulatron. To już było. Krzykotron. Także 4. Carlos. Demulatron po transformacji. Alexis. Iskrownik. Trzy egzemplarze jak widać. Dalej mamy. Cyklotron po transformacji. I Megatron. Sporą część z tych kart. Mam w kilku egzemplarzach. W sumie mam większość serii. Tak naprawdę. Tutaj taki śmigiełko. Chyba też ze StarFoodsów. Jak się dobrze zakręciło, to ono latało. Tak jedną ręką trochę ciężko. Jeszcze w dodatku prawą. Bo jestem zawracający. A dobra. Dam sobie spokój. Teraz Wielkie Bitwy. Tę serię także lubiłem. Ponieważ uczyła nas historii. Każda karta zawierała informacje. Na przykład Tomahawk, znany z bitwy pod Little Big Horn. Tutaj mamy też informacje. Indiański toporek bojowy, który służył do rzucania jak również do walki wręcz. Początkowe jego ostrze robiono z kamienia, a po przybyciu białych ze stali. Tutaj jakieś punkty jeszcze. Fajne, fajne, bo dużo się można było nauczyć. Tadeusz trzeba. Łuk i sidek turecki. Jan Karol Chodkiewicz, Markus Reno, Armata, Muszkiet, Chorąży Husarski, dwa egzemplarze, Pilot Japoński, Żołnierz Lekkiej Jazdy Polskiej. Herman Gering. Tutaj jeszcze mamy takie karty z Action Man'a To już jest naprawdę randomowa zbieranina. Tylko dwa egzemplarze. One były w chipsach Crunchy, Pepiz i Carly. Tutaj egzemplarz w 3D. Bez szału. W lejcach jeszcze były takie karty z bajek. Tutaj tutaj przedziurawione. Tata z krowy i kurczaka, bez szału. Król Ledung, Strażnicy Czasu, z Turnie czterech mocy. Nie wiem, o co w tym chodziło, mam tylko jedną kartę. I została mi. Natomiast Luzak, z gdzie jest Nemo? Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, skąd mam tę kartę. Możliwe, że była w jakichś płatkach do mleka. Bardziej prawdopodobne jest to niż chipsy. No i mam już takie dwie karty z Pokémonów. Nawet nie wiem skąd je mam, już nie pamiętam po prostu. Tutaj jeszcze została mi taka ulotka z wielkich bitew. Są informacje o bitwie pod Austerlitz z 1805 roku. Mam też pokazane karty, które można znaleźć. Oraz inne gadżety. Tych składanych różnych stateczków i czołgów miałem sporo, ale żadne nie przetrwały. Kilka razy udało mi się znaleźć w paczce takiego to żołnierzyka. Jednakże kolorowych żołnierzyków nigdy nie udało mi się odnaleźć. a Bardzo często kupowałem te chipsy, więc to musiał być jakiś kant, albo naprawdę bardzo rzadko je wrzucali. No i to ja było wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia wkrótce.